sekundę. To jest dzisiaj drugi wieczorny trening, już drugi, ale to ciągle jeszcze takie jest poznawanie zespołu i tak naprawdę pomalutku wchodzenie w tak zwane treningi już pełnoobciążeniowe. Nie mamy jeszcze kompletnego składu, ciągle czekamy na graczy zagranicznych, na Amerykanów. Konkretnie cała trójka jest, można powiedzieć, w drodze, w przyszłym tygodniu meldują się w Słupsku. Na tej chwili, jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, dojechał do nas tylko Benas Grzyciunas z Litwy. No i są wszyscy zawodnicy z Polski, plus młodzieżowcy nasi tutaj w Chowankowie, więc taką na razie grupą jeszcze niepełną już tam coś sobie prowadzimy, ale to na razie są ćwiczenia z piłką, motoryczne, ogólne, żadnych tutaj jeszcze koszykówki takiej prawdziwej stricte nie ma. Na razie dużo siłowni i dużo biegania, ćwiczeń takich, no ogólnie ćwiczeń motorycznych po prostu, żeby przygotować nasze ciała pod wysiłek, taki meczowy. Nie wprowadzamy na razie jeszcze praktycznie żadnej taktyki, bo czekamy na innych graczy, także raczej nie miałoby to sensu większego. Musielibyśmy wszystko wykładać i tak, i tak. No i z zakresu koszykówki to technika indywidualna, kozowanie, rzuty, podania. Zawsze próbowałem jakiś Litwinów ściągnąć, ale zawsze nie udawało się, ale tym roku udało się i się bardzo cieszę. Klasyczne to jest piątka, żadne cztery i on już pokazywał z dobrej strony bardzo dobrych zespołek w Litwie. Grał Lietkabelis przed tym, kiedy przyszedł do Lublina i grał Eurocupie i naprawdę radził tam, tylko Lietkabelis potrzebował innego pokroju centra trochę i jego wymienił i Lublin jego podpisał i to jest bardzo dobry zawodnik i moim zdaniem, kiedy jemu dam tym roku rolę pierwszego centra, to może odpalić. Nie wiem, czy to będzie coś nowego, bo już nie jest to pierwszy sezon, więc gdzieś tam to granie jest już od wielu lat, ale no, na pewno będę starał się zrealizować założenia trenera i zrobić wszystko, żebyśmy wygrywali. Ludzie, którzy gdzieś tam oglądają koszykówkę, wiedzą, ja bardzo lubię, tak samo trener też lubi, także myślę, że to też miało jakiś wpływ na pewno w mojego przyjścia. Tutaj trener bardzo lubi wykorzystywać przewagę wzrostu tych małych zawodników, żeby mógł grać tyłem do kosza, to też otwiera innych zawodników. Także mam nadzieję, że nie mogę się doczekać, kiedy będzie początek sezonu.